Witam wszystkich. Dziś jest 18, nie, 19, która to? O, nie widać za bardzo godziny. I jedziemy do Bydgoszczy zobaczyć łódkę. Właśnie mijam jezioro Długie, czy jezioro Lubię w miejscowości Długie. Łódka jest jakaś stara, do remontu za jakieś symboliczne pieniądze. Zobaczymy, czy uda się, czy się nie uda. Przed nami 200 parę kilometrów. Jest piątek, 19. Chyba 19. 19 stycznia 2024 roku. Łódka Balbina 4 pojechała do Skarżysko-Kamienna. Przyjechał starszy pan z dwoma synami, zakupił ją i stwierdził, że będzie sobie łapał rybki. Nawet mam filmik, jak odjeżdżamy, to ją tego tutaj wstawię. I pojechali. Balbina 4 pojechała do Skarżyska Kamienna. Wjechaliśmy do Starego Osieczna. Bardzo ciekawej miejscowości. Ze względu na to, że była tu najtrwalsza granica między Rzeczpospolitą a Brandenburgiem. Właśnie na rzece Drawie. Również ciekawa jest historia zajęcia Drawy przez wojska sowieckie, które zdobyły ten most podstępem. Po prostu przyjechały tu, a ten gdzie się pcha, debil? Widzieliście? No jakaś pała po prostu. I otoż te przyjechały pantery z desantem. Niemcy myśleli, że to swoi, a to był ząb, bo to byli Sowieci. I dzięki temu przełamali kolejną linię wału pomorskiego. A my mamy piękną zimę, choć podobno od poniedziałku już ma być ciepło, nawet 8 stopni. Tak to jest. A tutaj jesteśmy w miejscowości, gdzie była 25 lat temu kolega zadzwonił, żeby mu pomóc, bo ma w Gorzowie do wyciągnięcia ziemi jakąś starą zardzewiałą beczkę. No to pojechaliśmy we dwóch. Okazało się, że to nie w Gorzowie, tylko tutaj gdzieś w krzakach kopał. Myślał, że ma złoto. Rozbił łopatą od góry, to myślał, że to jest beczka, poprzecinał łapami, to próbował rozedrzeć, odgiąć, ręce sobie całe pokrwawił. Także jak przyjęliśmy do niego, to miał wszystkie palce w bandażach. Kumpel, który ze mną tu przyjechał, patrzy i mówi: ty, ale to chyba jest kocioł taki, co kurde parzyli świnie albo gotowali bieliznę. I dosłownie ja wiem, 10, nawet nie jest 5 cm ziemi odwalił i podniósł to do góry. A tam sobie jakiś Sowiet schował łupy wojenne. No, a co było dla Sowieta najcenniejsze? No, złoto nie mógł mieć. Bo jakby przyjął to z tym złotem w Sowiety, to tam by zaraz na Sybir wysłali i zaraz by ktoś go
zadenuncjował do odpowiednich służb. Więc ten cwany Sowiet nazbierał sobie haczek, grabi, jakieś szpadle, jakieś siekiery. Oczywiście wszystko było bez strzonku. Takie typowo przydatne rzeczy, jak to się mówi popularnie, po obejściu. A ten myślał, że tam jest złoto. Masakra. I już wjechaliśmy w województwo zachodniopomorskie. Myślę, że przed nami jeszcze ze 150 km. No na razie się wyłączę. O, słoneczko wschodzi i robi się naprawdę ładny dzień. A za chwilę będzie szczuczasz. Jest po 10:04, a my dojechaliśmy do Bydgoszczy. Mamy jeszcze 14 km. No dobrze, odezwę się na miejscu. 11:30, jesteśmy na miejscu. Przed jachtklubem polskim w Bydgoszczy. Tutaj podobno znajduje się ta łódka. Ale na razie ciężko powiedzieć, bo nikogo nie ma. Więc trzeba czekać, idę do samochodu. Bo jest zimno, tak powiem. Wiaterek wieje. Temperatura 4 stopni mrozu. Tam tor regatowy. Że jakiś ale model to nie jest. Jest tam, że jest Orion, gdzie są ich tysiące pływają. Czy, no, ja miałem Beza ostatnio. Czy Bezy, no, który dwójkę miałem, ale taka trochę za mała była, no, nie? Tutaj też miał kolega, no. Ale sprzedał. Wędkarz, ale. No ja tam głównie sobie po rzekach pływam. No, na tych, na żagach to pływałem. Ona jest dłuższa niż Bez, to pan tak, widzi. Tak, no. Bez i szersza jest. Pękaty, tak. Ona jest troszkę szersza, ale jest taka ale smuklejsza. Jest przede wszystkim dłuższa, tak, nie? Tak. No, więc tutaj pod tym względem tak, zanurzenia nie ma dużego, więc na rzeki starczy spokojnie, nie? Dokładnie. Chyba, że pan napierdoli do środka, nie wiem, kuchenki, lodówki. Nie, ja jestem minimalista. Nie? No to jak pan minimalista, to nie powinno być problemu, nie? Bo jak ktoś chce tam, wie pan, wszystko wpierdalać, no to no tak, płaszy, no to siądzie, nie? Siądzie, no musi to siąść, nie? Zawsze zanurzenie jest też wypadkową obciążenia, nie? No, no, niech pan nagrywa wszystko. Ja spróbuję tam wejść do środka. Bo tyle pan przejechał, to niech pan to popatrzy. To może pan sobie tam przejechać, że to będzie pan chciał od dołu, jak tylko na tak, kamerce nawet lepiej widać, nie? Dokładnie. No, bo mówię, kolega nią pływał, tak jak było na tym zdjęciu, tam nawet na twarzy nie widać, bo to starszych facet z żoną, oni teraz już mają po 70 i on ją chciał sobie odwalić tak na ekstra. Taką retro dla wieba, ale za niemu, nie? Zapał miał jeden. Ale to on ją robił, czy ktoś inny jeszcze? Nie, to robił znowu jego chyba ten jacier. Aha. To już nie pamiętam. I on mu ją przekazał jakby z taki darowicy, nie? No. A ten ją miał zrobić, ale już też nie robi. Trzymał u nas i powiedział, mieszczy sobie ją, ludzie to szczęście. A u nas też nikt tego, wie pan, robić nie chce, bo no widział pan tu na placu mamy łódki plastikowe, tak. Nie? No też nie ma już. Część na długo, więc... A, tu są te rączki. Łódeczka jest fajna, bardzo mi się podoba. Siedzieć też tu idzie w miarę. Tylko odmalować. Ma jeden plus, jak pan może zauważył, to co panu mówiłem, że nie ma tego miecza. Tak, tak. I tam jest miejsce przez to, nie?
Bo wie pan, jak są te mieczowe łódki, to się jedną albo drugą stroną chodzi, nie? Dokładnie. A tutaj ma pan podłogę prostą i bezmieczową, nie? To jest... A tu nie ma tego, tej góry? Co będzie sobie dorobić na śrubkę? Wie pan co? No grzybka nie ma. Wszystkie co pan widzi, to, to jeżeli tam nie ma, no to nic więcej nie ma. Możemy, jak będziemy wyciągać, to szukać czegoś. Wie pan, jak coś znajdziemy, to my panu damy, bo to się ona nie potrzebuje. No dobra. Dlatego ta cena jest taka, jaka jest, do zrozumienia. Dlatego ja panu mówiłem, jak ktoś ma czas, chęci, to się zrobi. Ale jak pan nie ma chęci, ani nie lubi pan majsterkować, to będzie panu szkoła, nie? Nie wiem, jaki tam pan jest zapaleniec, nie? W takich... Trochę se grzebi, głównie przy starych motorach. A więc oglądaliśmy łódeczkę i muszę powiedzieć, że jest bardzo fajna, a tu jesteśmy na moście Fordońskim. I za te pieniądze, 2,5 tysiąca, to jest naprawdę taki symboliczna cena, tak mi się wydaje. Bo do zrobienia jest malowanie góry, nadbudówki całej, ktoś już to czyścił. Trzeba troszkę poszpachlować i pomalować. W środku jest całkiem ok, tam no też trzeba tam troszkę coś odmalować, ale ogólnie jest cała zdrowa łódka drewniana, z drewnianym masztem, drewnianym bomem, niby jeszcze żagle do tego są, bosak jest, wiosła, nawet kamizelki takie stare perelowskie, także chyba ją zdecyduję się i ją wezmę, a w poniedziałek mam się dogadać. Dziś jest niedziela, 28. Jedziemy, dokąd jedziemy? Do Świdnicy jedziemy, kupić przyczepę do Balbiny Piątej, która stoi w Bydgoszczy. Mamy do przyjechania 220 km. Pogoda jest jak na styczeń całkiem super, dużo lepsza niż tydzień temu, gdzie był mróz i śnieg, ale zima się skończyła, można powiedzieć. No nic, zobaczymy jak wygląda ta przyczepa. Po zdjęciach wygląda na przyczepę firmy Neptun 750. Także jest jako lekka i nie trzeba robić przeglądów na nią. Gościu ją miał ze 3 lata, 4 może. To jest niby ze zdjęć, z rozmowy wynikamy, że w dobrym stanie. Zobaczymy. Powoli ruch się wzbudza na S3. Szczęście drogę mamy dobrą, bo cały czas będziemy jechać S-ką i dopiero pod koniec chyba ze 30 km. Jedziemy z Eski. Do zobaczenia. 15:05 i wyjeżdżamy. Udało się zakupić przyczepkę. Tutaj widać naszą przyczepkę, którą nabyliśmy i będziemy wyjeżdżać i kierować się w stronę domu. Także już mamy czym jechać po Balbinę Piątą, obecnie Lucy. Naprawdę w dobrym stanie jest przyczepa, tak jak sprzedający mówił, nic nie bajerował. Bardzo porządny gość. Po lewej mamy widok na Sudety. Śnieżne kotły i inne szczyty. Słoneczko wyszło, super pogoda, teraz będzie nam świecić w plecy, także będzie się fajnie jechać.